Chcieliśmy również zaprosić na tę debatę szefów Platformy Obywatelskiej, żebyśmy podyskutowali o stanie państwa. Sformułowaliśmy takie zaproszenie wspólnie Krzysztof Czabański, który otwiera naszą listę Prawa i Sprawiedliwości w tym okręgu, i ja, który od kilkunastu dni pełnię funkcję szefa PiS-u w naszym okręgu, pełnomocnika okręgowego. Zaprosiliśmy komplementarnych na tym samym poziomie przedstawicieli, czyli lidera listy Platformy Obywatelskiej, pana Myrchę z Torunia, i szefa struktur okręgowych Platformy Obywatelskiej, posła Lęca. Chcieliśmy z nimi przy mieszkańcach Grudziądza porozmawiać o stanie Polski, również o stanie Grudziądza. Dostali materiały odpowiednio wcześniej, dostali książki, żeby mogli się z nimi zapoznać. Panowie odmówili, nie chcą się z nami spotkać, tłumacząc, że oni nie chcą grzebać w przeszłości, bo myślą o przyszłości. Najpierw trzeba się rozliczyć z tych 8 lat, panowie. Panie pośle Lenz, liderze listy, najpierw trzeba się rozliczyć z tego, co się przez 8 lat robiło, albo czego się nie robiło, co się zaniechało, a dopiero potem mamić, oszukiwać, śmieszyć, tumanić i przestraszać na przyszłość. Panowie odmówili, to jest sygnał dla społeczeństwa bardzo wyraźny. Platforma, która ponosiła wspólnie ze swoim koalicjantem Polskim Stronnictwem Ludowym absolutną odpowiedzialność za ostatnie lata, nie chce się rozliczyć z tego, co czyniła.